mistrza. Byliśmy na spotkaniu u niego w połowie września. Kazał nam złożyć wnioski o odszkodowanie do przedszkola, a po tych wnioskach miałem takie spotkanie i rozmowy, nie było nic. Dostałyśmy odpowiedzi dzisiaj w bardzo szybkim tempie przez pracowników gminy tutaj. Na zwrotce nie chcieli nawet daty, żeby była przy podpisie, żeby to nie wiem, to było po terminie już. No ale dlatego właśnie teraz się pytam, czy zamknie nam pan może przedszkole jako odwet za to, że złożyliśmy te wnioski? Bo są takie właśnie pogłoski, że przedszkole będzie zamknięte, że albo sprzedane, jeżeli my tak bardzo będziemy się upierały przy naszych pieniążkach. To by się kupić. Proszę Państwa, ja nie jestem od dementowania plotek, ani od konstruowania jakichś plotek. Chcę Państwu powiedzieć, że sieć placówek szkolnych, oświatowych, szkół, przedszkoli ustala Wysoka Rada. Musi brać pod uwagę również koszty w tym przypadku. W każdym przypadku i co roku w pierwszym kwartale jest analiza organizacyjno-ekonomiczna oświaty i wszystko jest po prostu oceniane. Natomiast nigdzie nie powiedziałem, że jest przygotowywany jakiś odwet bądź likwidacja przedszkola. To nie wiem, jeśli pani to chciała usłyszeć, no to słyszy pani. A pamięta pan o tę rozmowę, takie spotkanie z przedszkolnicami, małżeństwami? Pamiętam taką rozmowę, gdzie powiedziałem, że możemy rozmawiać. Później panie były u mnie. Widzę taką determinację z państwa strony, że chcecie za wszelką cenę dochodzić. W tym przypadku rozmawiać zawsze możemy. Natomiast terminy biegły, po konsultacjach udzieliłem Państwu odpowiedzi, żeby nie było, że złożyliście Państwo formalnie na wniosek. Myśmy się umawiali na rozmowę, byście nie czekali na rozmowę, tylko złożyliście wniosek, wezwanie jak gdyby w ciągu 30 dni, żeby płacić. To w związku z powyższym wdrożyliśmy procedurę i po analizie jest takie stanowisko, jakie zostało Państwu przedstawione. Zawsze rozmawiać możemy, Wy możecie Państwo zmienić swoje zdanie, możemy próbować jakoś rozmawiać. Ja starałem się wyjaśnić, że te pieniądze poszły dla dobra danych przedszkoli. Tak, właśnie. Chyba tego nie kwestionujecie Państwo. Dokładnie, ale gdyby nie było tej opłaty stałej, to wtedy tak, huśtawki byłyby żelazne, takie stare, wszystko byłoby stare, bo nie byłoby pieniążków z gminy na... No i co, byłoby lepiej przez to? No ale myśmy płaciły pieniążki i są te pieniążki wykorzystane na huśtawki, na wszystko, na remonty. No ale gdyby nie było tej opłaty stałej, co by było wtedy? Nie byłoby nic w tym przedszkolu, nie? To byłoby o wiele gorzej, na pewno. No. No, kondycja przedszkoli się poprawiła, tego nikt nie ukrywa. No ale to można nasze pieniążki, nie gminne. Jako przedszkole publiczne, to są tylko dwa tutaj. Ale proszę Państwa, naprawdę nie traktujcie, że gmina wyciągnęła Wam pieniądze z portfeli. To nie jest tak. Gmina w dobrej wierze działając uchwaliła w 2008 roku uchwałę odnośnie opłat. I jak każda uchwała, również ta trafiła do organu nadzoru prawnego, czyli do wojewody małopolskiego. Wojewoda miał 30 dni, gdyby była nieprawidłowa, to by ją był od razu uchylił, wyszłaby z obrotu prawnego. Tak się nie stało, poszła do publikacji i została wdrożona. I takich uchwał są setki, może tysiące w Polsce. No tysiące nie, bo 2500 jest gmin i miast. Ale i takie są. I tam, gdzie po prostu później się okazuje, że było inne wykładnie prawne, co często się zdarza w polskim prawie, to dzisiaj zresztą mieliśmy pokazówkę na sesji, że każdy z nas miał inne wyroki w tej samej sprawie albo podobnej sprawie i można się nimi tak przerzucać wtedy, a trzecia droga może być jeszcze przy kolejnej, gdy się okaże, że sąd administracyjny na przykład w jakiejś konkretnej sprawie zajmie stanowisko. I tyle, no. Potwierdzamy, że pieniądze nie poszły na drogi, na jakieś inne cele, zostały, ponieważ one były na odrębnym rachunku deponowane, na odrębnym rachunku w danym przedszkolu. Nie wiem, skąd z Państwa taka wola, że mimo, że zostało to u Was, nie chcecie uznać tego argumentu, nie chcecie pomóc temu swojemu przedszkolu.
do którego posyłacie dzieci. Na pewno wam jest przyjemniej, jeżeli tam to inaczej wygląda, jest wyposażone lepsze, wyposażenie lepsze. I to wcale nie znaczy, że z waszych pieniędzy to było wszystko utrzymane, bo jak przedszkole kosztuje 150, czy w tym roku 169 tysięcy ma kosztować przedszkole w skali roku, no na pewno z tej opłaty stałej nie dałoby się tego sfinansować. To było dodatkowe wsparcie. I w ten sposób ja panią też to tłumaczyłem, ale wy chcecie, widzę, no inaczej. No to ja też chcę mieć pewność, czy wypłata pieniędzy publicznych, nazwijmy to odszkodowaniem, czy w tej momencie jest legalna. Są poważne wątpliwości, a tam, gdzie są wątpliwości, należy je rozstrzygnąć na drodze prawnej. I taką, na taką drogę byśmy się zdecydowali. Likwidacji nie będzie, tak? Proszę panią, nie wiem o jakim horyzoncie czasowym pani będzie myśleć, mówić do niej. Wie pani, no. Chodzi mi jako odpowiedź tego, naszego działania. Ale, proszę państwa, nie rozumiem takiego pytania. Jest zmiana systemu, mają sześciolatki iść do szkół podstawowych. Jeśli będą szły sześciolatki do szkół podstawowych, to nagle przedszkola staną się jednooddziałowe. To jest jasne. Jak jednooddziałowe, to mogą być przedszkola, ale mogą być również klasy zerowej, takie jak są w Lipinach, w Szarbarku, w Laskówce, w Żelazówce i tak dalej. Ale bo jeśli radę będzie stać utrzymywać dla jednooddziałowego przedszkola, również taką placówkę będzie utrzymywać. Jeśli nie będzie stać, no to może powiedzieć, jest dobrze wyposażona szkoła, na pewno jedna klasa się również znajdzie. To jest teoretyzując. Dzisiaj takiej decyzji nie ma, ale pani się pyta, czy kiedyś nie będzie likwidowane. Nie wiem, tego nie wiem. Na razie takiej propozycji nikt nie zgłosił. Dobrze, dziękuję.